Cześć! Dzisiaj powiem coś na temat chaosu, ale najpierw zobaczcie fragment filmu. Dr. Sadler, Dr. Grant, you've heard of chaos theory? No. No? Nonlinear equations? Strange attractors. O czym on takim mówi? Jest matematykiem, więc w sumie nie wiadomo. Ale powiedzmy, że będziemy losować wartości 1, 2 i 3 przy pomocy rzutu kostką z sześcioma oczkami. Czyli gdy wylosujemy 1 lub 2, potraktujemy to jako jedynkę, 3 i 4 to będzie nasza dwójka, natomiast 5 i 6 potraktujemy, jakbyśmy wylosowali wartość 3. Stwórzmy dowolne 3 punkty, ważne, żeby nie były na jednej linii. Czyli stworzymy jakiś tam trójkąt. Stwórzmy też czwarty punkt, którego nie ponumerujemy, nazwiemy go punktem początkowym w dowolnym miejscu, na przykład w tym miejscu. Losujemy kostką, piątka daje nam trójkę, więc łączymy linią punkt początkowy z punktem numer 3 i na środku tej linii tworzymy nowy punkt początkowy. Losujemy znowu, wychodzi teraz dwójka, więc łączymy ten punkt z punktem numer 2 i na środku linii tworzymy kolejny punkt początkowy. Losujemy znowu. No i znowu tworzymy nową linię i tworzymy nowy punkt początkowy na środku tej linii. Linię wymazujemy, punkty zostawiamy. Takie niby chaotyczne rzucanie kostką przy 10 rzutach daje nam kropki w dowolnym miejscu. Jednak gdy tych rzutów powtórzymy, na przykład 100 razy rzucimy kostką lub 500, ewentualnie 1000 razy, zobaczymy, że tworzy się pewien wzór. Początkowe kropki, punkty nie muszą znajdować się idealnie na tym wzorze, ale po na przykład 10 rzutach każdy kolejny punkt będzie dokładnie na tym wzorze. Co to takiego? To jest właśnie fraktal. W uproszczeniu można go nazwać dziwnym atraktorem, czyli dokładnie to, o czym mówił Jeff Goldblum we fragmencie Parku Jurajskiego. Ten fraktal nazywa się trójkątem Sierpińskiego. Sierpiński to był taki wybitny matematyk ze szkoły lwowskiej, chociaż był Polakiem. I on m.in. złamał szyfry Enigmy. Stwórzmy trzy kolejne punkty w bardziej nietypowy sposób. Czyli nie musi to być idealny trójkąt. Może to być to tutaj, a punkt początkowy może być po środku tego trójkąta. Znowu tworzymy niby chaotyczne punkty, ale wraz z ich liczbą, im większa liczba, tym ten trójkąt, ten fraktal jest coraz bardziej podobny do tego, który był wcześniej. Oczywiście jest trochę przekrzywiony, no bo i punkty nasze początkowe 3 są przekrzywione. To oczywiście jeden z prostszych fraktali, ale można dojść do nieco bardziej złożonych. Tutaj jeszcze mogę pokazać, że 100 punktów to jest chaos, natomiast przy 100 tysiącach punktów, no to już wszystko wygląda jakby znajomo. No i można tworzyć oczywiście znacznie więcej takiego typu fraktali dziwnych atraktorów, jak widać je tutaj, a jak jeszcze pokolorujemy, to tym lepiej one wyglądają. I to właśnie o tym on mówił w filmie.